Witam. Charakter osób urodzonych w znaku barana. Przede wszystkim odwaga, waleczność, przedsiębiorczość. Baranem rządzi planeta Mars. Planeta, która jest pierwszą zewnętrzną planetą, która w Układzie Słonecznym, czyli odchodząc od Słońca, już za naszą planetą, czyli Ziemią. Mars broni jakby Ziemię przed atakami z kosmosu, ponieważ jest ochrania. Kręcąc się, zbiera, przypuśćmy, jakieś odłamki, przyjmuje na siebie. Właściwie największym lekarzem w naszej tutaj planetarnej hierarchii to jest Jowisz, ale i tej kosmicznej. Ale pozostawmy w tym momencie naszego wojownika Marsa. Mars ma dwa księżyce. Deimos i Phobos. Jeden z nich to lęk, a drugi panika. Lęk jest twórczy. Panika destrukcyjna. I charakter właśnie w zależności, jak jest, jak zaistnieje. Ja zresztą dużo mówię o lęku i pańce, obojętnie w jakichś działaniach, czy to medycznych, czy też stricte nawet zawodowych. U barana bardzo łatwo rozpoznać. Baran jest energią twórczą, tą, która rozpoczyna, ta, która zaczyna działać, ta, która nawet nie ma hamulcy, bo gdyby miał hamulce, nie byłby w stanie zwyciężać czy być żołnierzem. Żołnierz ma zadanie wykonać. To jest ta różnica pomiędzy myśleniem a działaniem. Kiedy się myśli, nie działa się. Kiedy się działa, to już pod wpływem impulsu. Już wiadomo, jak każdy ruch wykona. Baran nie ma czasu, dlatego też ćwiczymy, ale ćwiczenia należą do innych znaków. Impuls i nerwowość barana jest doprowadzona prawie że do perfekcji i jeszcze w dodatku to drganie głosu, które charakteryzuje każdego barana. Nawet jak znacie wojskowe komendy, to są krótkie i wypowiedziane w specyficzny sposób. Ma, tak ma być. No, jeżeli się jest dobrym dowódcą, to tak. Ale nawet w mitologii i też w charakterze barana, to baran osłupiał, kiedy zajęła się nim Atena. Wojowniczka. Dlatego też baran ma na przeciwwagę i charakter wagi powiększa intelekt barana. Robi z barana bardziej doświadczonego. To też, dlatego też mówimy, że astrologia jest od wojownika do mistyka, czyli od barana do ryb. I przechodzą przez wszystkie fazy rozwoju, a i baran jest początkową tą fazą. Tą fazą, która niektórzy mówią, że prymitywna. Czy ryby nie są prymitywne? Tak samo są prymitywne. Ale to nie chodzi o to. Akcja, działanie, myśl pierwsza. Bardzo często jest doskonała. I też dlatego istnieje życie. I dzięki właśnie baranowi. Baran to jest ten
charakterze barana jest zdobycie, działanie. Inaczej mówiąc, to jest ten plemnik, który pędzi do jajeczka, żeby je zapłodnić. I teraz, który silniejszy, który doskonały, ten wygra. Ten będzie dalej prokreował poprzez narodzenie się nowego życia. I każdy baran ma to w sobie, ma chęć życia, działania. Chęć bycia sobą i w charakterze istnieje to jako podstawa. Żaden znak nie daje takiego impulsu do. To wtedy, kiedy już doprowadziliśmy się do stanu prawie agonalnego i nas uderza w serce rytmicznie. Tak jak na polach marsowych bębny, żebyśmy zapomnieli o lęku, żebyśmy barany szły do boju z odniesioną głową i otwartą czubicą. Kiedy idzie do walki, idzie zwyciężyć. Było takie powiedzenie matek: wróć z tarczą lub na tarczy, nie wracaj inaczej. Właśnie dlatego, że ten lęk i pańka lęk jest przerażający. Ale pańka doprowadza do destrukcji psychicznej, do ruiny. Doprowadza do świata właśnie tylko najbardziej niebezpiecznego, do ryb. Wtedy się zamykamy we własnym klasztorze, we własnym, i baran już nie istnieje. To już zaczynają w charaktery zmieniać się. I trzeba chronić barana przed właśnie pańką. No ale cóż, są dwa księżyce, które zawsze grasują. Baran na ogół zawsze jest bardzo odważny, ale czasem przez pańkę robi się właśnie tym, który baran nigdy nie chciał być. Ale cóż, życie buduje przed baranem jedną rzecz, której baran nie za bardzo lubi w swoim charakterze. Przegrywać i doświadczać. Dla barana każda przygoda jest wycieczką i jest następnym stopniem do dalszego doskonalenia swoich myśli. Ale jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Baran za każdym razem widzi z każdej sytuacji wyjście. I jeżeli mu się to wyjście zamarza, czy też zniszczy, i tak spadnie na cztery łapy, ponieważ jest. Tym rozpoczynającym co chwilę nową myśl. I to jest największy sukces. Baranie myśli i baraniego charakteru i baraniego sposobu na życie. Bo jest to sposób egzystencji w tym świecie. By tylko myśleć. A jest to broń podstawowa każdego z nas. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści, no przede wszystkim o baranie. Do zobaczenia.